Dzień dobry, moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek i ja, jak widzicie, właśnie szykuję się do roboty. Wiecie, co wam powiem? Nikomu się nie chwaliłam, że byłam fryzjera. Żadnej reakcji na Instagramie, nic kompletnie. I wczoraj miałam takie spotkanie rodzinne. Wiecie, że nikt nie zauważył, że byłam fryzjera? Kompletnie nikt. Dernika. Tak. Nie ma to jak zapłacić. Ile tam to płaciłam? 800? 900? Złote? I nikt nie zauważył. Ale wiecie co, może by ktoś zauważył, gdybym wczoraj na godzinę nie położyła maski na włosy, tej fioletowej, którą wam pokazywałam ostatnio. Miałam na 20 minut, na godzinę ją położyłam. Super, nie? I ona troszkę mi te włosy tak ochłodziła, że mała jest różnica faktycznie. Niemniej bardzo mi się efekt podoba i mi się wydaje, że wczoraj było go widać, no bo dla was nagrałam Q&A i moim zdaniem było widać, że te włosy są inne. Słuchajcie, bo się zbieram. Dostałam wiadomość, że z takim zapytaniem, czy może więcej nie byłoby trochę na Instagramie. Wiecie, ten Instagram jakoś nie mogę ogarnąć. Nie wiem, o co chodzi. To ta platforma YouTube'a bardziej mi przypadła do gustu. Czuję się bardziej chyba... O Jezu, jak się czuję? Bardziej wyzwolona niż na Instagramie. W ogóle nie mam pomysłu na tego Instagrama, jak bym chciała go poprowadzić. Czy to jest tak podobnie jak właśnie YouTube'a, takie codzienne relacje? No nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem jak się kompletnie za to zabrać. Muszę podpatrzeć, jak inne dziewczyny działają. Kremik już końcówka. Jak inne dziewczyny działają, bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia. W ogóle dzisiaj wpada filmik 36-minutowy z niedzieli, gdzie pokazuję wam taki szybki projekt Denko, to przy okazji, co tam zjadą, trochę inny niż zazwyczaj. I powiem wam, że niewiele brakowało, a wczoraj bym go skasowała. Jakoś tak, jak zobaczyłam, jak on się wrzucił, znowu światło nie takie, to nie takie. W ogóle sobie myślę, Boże, a kogo to będzie obchodziło, co ja jadłam, co... Ja, jakoś tak mam wrażenie dzisiaj rano, wam o tym mówię, że to nie będzie się dobrze klikało. Naprawdę już wczoraj niewiele brakowało, abym go skasowała. Ale tak sobie pomyślałam, kurczę, 36 minut materiału. Jednak serducho w to włożyłam, bo ja w każdy film wkładam serducho, naprawdę, wkładam siebie. I stwierdziłam, że no będę głąbem, a zdarzało mi się wcześniej też taki numer odwalić, też skasowałam ze 3 filmy, bo stwierdziłam, że kurczę, nie podobają mi się osobiście. No, ale tym razem podeszłam do tematu troszkę spokojniej, stwierdziłam, że nawet jeżeli nie będzie się klikał, i wam nie przypadnie do gustu, to jednak ja czas poświęciłam, żeby go nagrać, żeby go zmontować. Tak wyglądała moja niedziela. Nie zawsze są fajerwerki, nie zawsze jest super, wow, zajebiście i się dzieje. Więc stwierdziłam, że dobra, nieważne, puszczam go dzisiaj i niech się dzieje. I niech się dzieje. Zobaczymy. Wiecie co, śpieszę się, bo już jest 20 po. Zaczęli się do roboty. Ja mam dzisiaj jeszcze notariusza, bo w końcu mój mąż zostanie szlachcicem. Dopisuję go do papierów. Wszystko wzięłam, co wziąć muszę. Patrzę, czy wzięłam odpowiedni, bo oczywiście z minerałami walczę cały czas. Tam mi osoby różne piszą, że nie ta technika, że marnuje dużo produktu. Nie mam teraz na to czasu, ale tak mi się podoba. Zresztą wzięłam pędzel taki... Dobra, nieważne, nie będę się zagłębiać. Ale muszę popracować nad techniką, może jakiś faktycznie inny pędzel kupię, no ale... Jak czytałam, oglądałam tutoriale, to tam dziewczyny mówiły, że im bardziej taki właśnie sztywny, tym lepiej, nie? No, ja widziałam, że one tak
takie kółka sobie robiły. Dobra, jak jest, tak jest i tyle. Ale faktycznie przy tym pędzlu malowanie on wygląda. W ogóle mi się poduszka odbiła. Ładnie to wygląda. No, fajne są te podkłady mineralne. Dobrze, to coś innego. Dobra, przepudrujemy się, no bo specjalnie muszę się z roboty dzisiaj zwolnić, żeby tam z taką tarurzę pojechać, nie? Dobra. Pędzelek. Super. Powiem wam, że dzisiaj nawet jestem zwarta i gotowa do roboty. Aż dziw mnie bierze. Wypoczęta po weekendzie. Organizacja, to już weekendu miał nie będzie, bo musi zapierdzielać tym razem. No ma. No ma, wiadomo. Dobra. Tak myślę, tak myślę. Jestem pędzelek. Jest. Weźmy sobie szeli, trochę tego różu na powiekę. Szybki make-up prosty i przyjemny. Taki jak lubię najbardziej. O, więc nic zwyczajnego nie pokazuje. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą. No i właśnie też padło między innymi pytanie, czy taka propozycja, żeby może jakieś makijaże na Instagramie, jak się właśnie szykuje, jakieś pogadanki, kurde, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak się za to zabrać. Nie wiem. Ale pomyślę, na pewno będzie więcej relacji. Jakoś się postaram za tego Instagrama wziąć, odczarować. No, ale mówię, jakoś tak czuję blokadę. Może muszę porządki zrobić na Instagramie jeszcze raz? Powybierdzielać sobie niektóre? Znowu? Bo to oni mnie blokują? O? Może to coś jest w tym, w ten deseń. Może ciekawa jestem, jak światło wyjdzie. Proszę moją Agnieszkę, żeby bigosik z młodej kapusty ugotowała dzisiaj. Zaraz jej napiszę. I zobaczymy. Jeżeli chodzi o moje samopoczucie, to powiem wam, że wczoraj było fajnie. Nic się nie działo takiego. Na wieczór troszkę mnie wywaliło. Ale wziąłam tableteczkę i było dobrze. Najbardziej, że nic mnie nie kuło. Boże, coś mnie na nosie ręci. Czekajcie, jest dla mnie też szeli. Wcześniej troszeczkę tego dałam kula bronzera. Coś mi oko zawi od wczoraj. Coś tu mi się dzieje. Dobra. No może być, może. Musi. Dobra, i ostatnie moje słowo, czyli rozświetlacz kubki. Tu już wam pokazuję, co się ubrałam. Basicowo. Totalnie basicowo. A usta to sobie zrobię takie jak wczoraj. Czerwone. Czerwone, różowe. Coś takiego, tylko wyjmę sobie. Czerwona kredka od Sephory. Trochę wyjechałam, ale fajnie. O Jezu. No, no dobra. Powiedzmy, że tak ma być. Olejek. Wczoraj na tym obiedzie byłam urodzinowym taty. Na Instagramie była relacja, nikt nie kręciłam.
Zapraszam na mojego Instagrama, tak swoją drogą. No to szwagier mówi, o, szwagierka, jakie usta masz czerwone. Co je zrobiła? No, zrobiłam. Dobra, i chyba wezmę to ze sobą. W takim bądź razie. Tu sobie rzucę, o. Wszystko mam. Wszystko mam. Wezmę tu sobie Tribux w razie w telefon służbowy. I idziemy, pokażę wam mój OOTD. No jest okej, ciężka ta torba. No tak, ale tak. A czy jak te usta wyglądają? No nic, tak musi zostać. Basicowo. Bluzka z H&M, którą ostatnio kupiłam. Jeansy. I to jest stara jak świat kurtka z Top Secret. Stara jak świat. Włosy wczoraj, słuchajcie, olejek sobie na nie nałożyłam, zakręciłam i cię, są ładne, lśniące, ale wczoraj wcale tak nie wyglądały i jednak to rozjaśnianie trochę po dupie im dało. Jak wczoraj zobaczyłam końce, mówię, o Holender i to samo końce na grzewce, mimo że bardzo ją podcięła. No, ale to nic, będzie odżywianie, odżywianie, jeszcze raz odżywianie, olejki. I będą ładnie błyszczały, jak w tej chwili. Ale tak mi się śmiać chciało samej z siebie. No tak, jak człowiek na Instagramie nie pokaże, że był u fryzjera z nową fryzurą, nikt nie zauważy, nie? Znaczy, może i powinnam się cieszyć, bo mi się wydawało po wyjściu fryzjera, że ten efekt jest taki bardziej wow. Ja go widzę. No nic. I słuchajcie, lecę do roboty, już jest fudo i widzimy się później. Miłego dnia wam życzę. No hello, hello. Jestem, przyjechałam. Stargard zakorkowany. Mało miejsca, mało. Wcisnęłam się na hama. Dobrze, mnie nie widzieliście. Na chodnik, tył, pach. No ale jakoś się wcisnęłam. Mam nadzieję, że samochody przede mną i za mną wyjadą. Będą musieli jakoś. Nie ma wyjścia. No, a ja niedługo zmierzam do notariusza. Czekam na tego mojego ryśka. Mamy jeszcze 15 minut. Ja się powoli zbieram, wiecie co? Biorę, co mam brać. I wieje. Bo tak patrzę, to sobie zostawię, żeby tego nie targać. To też sobie zostawię. Powerbanka też sobie zostawię. No, wszystko. Resztę biorę i spierdzielam. Dobra, pa. Chciałam się pochwalić, że stanęłam bardzo ładnie, plus. Dobra, zasuwam. No i jestem z powrotem w samochodzie. Wszystko załatwione. Proszę bardzo, dwa akty notarialne. Jeden dla mnie, drugi dla Ryśka. Pięknie, pięknie. No, naśmiałam się, ta nasza pani notariusz tutaj ze Stargardu to jest normalnie niesamowita, niesamowita babka. No i fajnie, tak jak być powinno, wszystko wspólne, razem. Fajnie, tam Rysiek trochę się śmiał, no bo pani mówi notariusz, że żonę musi pan teraz wziąć na jakiś bardzo dobry obiad, pysznego szampana kupić, dobre wino, bo prezent pan dostał. On mówi, a już tam 100 tysięcy wsadziłem. Ona, to tym bardziej, bo jakby się żona rozmyśliła, to by pan tych pieniędzy nie zobaczył. Że widzicie, jakim jestem dobrym człowiekiem. Nie, ale śmieję się, ale tak powinno być, słuchajcie. Tak właśnie powinno być. Że jest małżeństwo, to powinno być. I razem działamy, tak? Razem działamy, chcemy się budować za nasze wspólnie zarobione pieniądze, czy nawet przyszłościowo wziąć kredyt, no to no musi to być załatwione, nawet nie ma, że boli. No nie wkurzałam się, bo trzeba było po tych gminach, nie gminach wszędzie latać, no ale załatwione i to jest najważniejsze, słuchajcie. Także no, szampana Ryszard kupi, teraz pojechał jeszcze do pracy, ja jadę do domu, Ryszard szampana kupi. I powiedziałam do niego, że oj, musisz ty mnie do Dziwnowa zabrać za 2 tygodnie. Oj, musisz się odwdzięczyć. Też czy siak, super. Dobra, proszę Państwa, jadę do domu.
i zobaczę, co ja tam w tym domu będę robić. Słuchajcie, już jestem w domu. Moja Agnieszka ze swoim chłopakiem zrobili bigosik z młodej kapustki z kiełbaską. Pachnie obłędnie. Myślałam, że jeszcze jedną wezmą i zrobią, ale to jest nie szkodzi. Posprzątane, kuchnia aż leśni. Ja jestem w niebie. Jestem w niebie i właśnie poszli. Więc super. Marek też już wrócił. A ja się rozbieram. Rozpoluję sobie trochę. Czekajcie. Fajna. Dobra. To zobaczę sobie. Kotlety, kopytka, wszystko stoi. Nie jedzą. No nic. Ja sobie coś zjem, bo głodna jestem. Do ten bigosik opierdziela. Nawet na pewno. Dobra, na razie pa. No dobrze, moi drodzy Państwo, ale się zrelaksowałam, odpoczęłam. Zrelaksowałam się z moją talią kart Tarota Delan Wee i robiłam sobie rozkładówki. Wiecie co? Świetna jest ta książka. 365 rozkładów Tarota na każdy dzień roku. I dzisiaj to, co ja robiłam, to tak nazywa się ten rozkład egzorcyzm. To jest coś takiego. I tutaj na przykład rozkłada się karty w taki krzyż, powiedzmy. No i pierwsze pytanie, czego boję się najbardziej? W czym jestem dla siebie największym wrogiem? Jakiego zachowania muszę się wyzbyć? Jak mam się pozbyć tego, co mi nie służy? Co należy stworzyć? Co musi się odrodzić? Jakie umacniające przekonania muszą sobie zaszczepić? Jak najlepiej mam wykorzystać to, co posiadam? Zrobiłam sobie zdjęcie. Mówię, karty chowam. To chowam. I jeszcze sobie, wiecie, opracowuję, ale naprawdę powiem Wam, że tak jak można wejść w głąb samego siebie, to jest coś niesamowitego, jak można samemu ze sobą fajnie pogadać. No, wiecie, nie to, że ja zachęcam, nie, bo nie zachęcam, niech każdy słucha tego, co ma tu. No, nie zachęcam, ale fajnie, że mam. Chowam. O, a tutaj mam dwie karty dwie karty wyroczni. To mam, tą bardzo lubię, to są wyrocznia duchowych zwierząt, przepiękne, przepiękne. Można, słuchajcie, rano wstajecie, budzicie się, a co tam mi dzisiaj dzień przyniesie, jaką naukę muszę wyciągnąć dla siebie i ciągniecie kartę. I tu mam jeszcze właśnie Delan Wee, orakle, ale z tego rzadko korzystam. Powiem Wam szczerze, muszę sobie w ogóle opracować, bo to jest książeczka, ale po angielsku. Mówię, tamtą ja sobie sama przetłumaczyłam. No. A tego jeszcze nie zrobiłam, nie zdążyłam, no bo ta talia po prostu mnie pochłonęła totalnie. Bo taka mucha mi okropna wyśmała. No. Niech odpoczywają. To sobie schowam. I biorę się za czytanie, zaraz Wam pokażę czego. Na tą chwilę czekam, lekarz ujawnia prawdę o życiu. Po życiu wszyscy jesteśmy już w niebie. Dużo nie przeczytałam, raptem tyle, ale powiem Wam, że jakoś nie mogę się wczuć w tą książkę. Coś jakoś, no nie wiem, ale nie, no próbuję jeszcze. Ona gruba nie jest, 150, 160 stron, więc spoko. I Klaudia pożyczyła mi, dziękuję kochana, pana Mercedesa Kinga. Ja Wam o tym już jakiś czas temu wspominałam, że chętnie bym przeczytała, bo dużo słyszałam, a nie czytałam. Nawet nie oglądałam, a z tego co wiem, to chyba jest nawet film. Już nie jestem pewna, nie jestem w temacie. Tak czy siak mam i będę czytać, jak tylko skończę to, to biorę się za to, więc fajnie. Na Instagramie dostałam pytanie od jednej z Was, czy dużo czytam. Wiecie co? Tak średnio bym powiedziała. Jak mam chwilę i mam wenę, no to czytam. Jak nie mam chwili, nie mam weny, to nie czytam. Wiecie, bo to musi być chwila, musi być czas, musi być spokój. A ja jak mąż mecz ogląda, a ja tak staram się, wiecie, skupić, nie? No, tak czy siak. Nie, ja lubię czytać. Zawsze lubiłam. Zawsze. A to może właśnie dzięki właśnie książkom, myślę, dość niestandardowo interesuję się rzeczami,
które z reguły ludzi takich, wiecie, powiedzmy normalnych nie interesują. Czyli na przykład tarot i te sprawy, numerologia, horoskopy też mnie zawsze interesowały, od zawsze. Ja pamiętam, że moi rodzice jeszcze kiedyś mieli książkę numerologia. Jakim cudem ona trafiła do nich? Podejrzewam, że mój tata też taki trochę ezoteryk jest, tylko się do tego nie przyznaje. Pamiętam babcia Marysia swojego czasu, moja babcia ze Szczecina, bardzo często bawiła się kartami. Co prawda ona nie miała tarota, ale miała takie zwykłe, a zwykłymi kartami też można wróżyć i pasjansy i tak dalej. Nawet jak układacie pasjansa, to można zadać pytanie. I ja pamiętam też swojego czasu to zrobiłam. Układałam pasjansa, zadawałam pytanie, jak wychodził, to super, jak nie, gorzej. Ale tu można się tak pobawić, nie? Zawsze coś innego. Wiecie co? Miałam jechać z Markiem na korki, ale nie pojadę, bo wyobraźcie sobie, że moja siostra, która daje mojemu synowi korki, no też ma problemy z pęcherzem, no tak samo jak ja, też się biedna męczy, ale u niej to już poszło grubo. Krew się pojawiła w moczu, po prostu masakra, jeździ teraz, szuka jakiegoś lekarza. Wszyscy się denerwujemy, no bo jest, no masakra, powiem wam, że z tym pęcherzem. Ja mam bardzo często zapalenie, bardzo często infekcję łapię, ale mi się krew w moczu jeszcze nigdy nie pojawiła. Nigdy. A tutaj, no, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Czekam na telefon od niej i trzymam kciuki. Jezu, no mam nadzieję, że będzie git. Ja też wzięłam furaginę, no bo oczywiście, no wiadomo, nie? Ja już nawet nic nie mówię, bo po co? Szkoda tylko moich słów. Szkoda. No, ale co? Czekam na Ryśka, jak wróci z pracy. Ma kupić szampana i dzisiaj pijemy, oblewamy pana szlachcica na włościach. I tak będzie u mnie ten dzień wyglądał, także ja myślę, że nie wiem, zresztą nie wiem, czy kończę tego vloga, czy przyciągnę jeszcze na jutro. A może przyciągnę jeszcze na jutro, więc się z wami, znaczy tak, dzisiaj się żegnam, ale widzimy się jutro w tym samym filmie. Pa, pa. Dzień dobry. Witam się z Państwem we wtorek. Jezu. Mamy 6, a ja nie mam się wstać, nie? Jakaś dziwna noc była. No dobra, ja już jestem gotowa. Wyglądam tak. O! Ubrałam saletkę z kamyczkami. Oj Boże. Szybko do roboty, bo już jest późno. Dobra, jest. Zabieram mleko owsiane. Najlepsze do kawy polecam. Przepyszne, nic się nie waży. Kremowe. Ciasteczko. Brzoskwinia, nie, to jest nektarynka, gruszka. Mam jeszcze kabanosy w pracy, wafle ryżowe, te takie małe, cieniutkie. I co mam jeszcze? Aha, jakąś tam pastę pomidorową, no. I ja wyglądam tak, idę, nie wiem kiedy wrócę, pewnie będzie późno, a jak wrócę to z Markiem na korki i tak. Nie na korki, na trening, zawsze mi to pierdzieli. Dzisiaj mam na ustach tą Maybelline zastygającą. No kolor jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Ale schodzi tak jak schodzi. Dobra, lecę i mam dzisiaj pazy, bo ja wam ściągam to. Fajnie mi się nosiło, no nie powiem, bo miło. Ale mam ochotę na coś innego, no jednak niebieski to nie jest mój ulubiony kolor. Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie we wtorek na moim Instagramie. Jestem, dostałam komentarz pod przedostatnim filmem, czy mogłoby mnie być trochę więcej na Instagramie. I stwierdziłam, czemu by nie, kompletnie nie mam pomysłu na ten Instagram, ale będzie mniej więcej, wiecie, ja od czasu do czasu coś tam rzucam, ale to jest taka, no takie nic, tak na dobrą sprawę. No dobra, jestem, zaczynam. Wiecie, mnie też trochę chyba to... Boże, jak to powiedzieć? Trochę się krępuje, bo mam tutaj na Instagramie bardzo dużo znajomych, którzy gdzieś tam, wiecie, no kontakt się trochę poluzował, ale jednak gdzieś tam jesteśmy i chyba boję się, że ktoś pomyśli, że oho, gwiazdożenie się zaczęło. Gwiazdożenie. No ale dobra.
przecież ja jestem człowiekiem, który się w sumie innymi nie przejmuje, więc czemu nie? Witam na moim Instagramie i mam nadzieję, że będzie mnie tylko więcej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Drodzy Państwo, jestem już po pracy i lecę na fazy. Teraz jest coś takiego, później będzie coś innego. A co? To się jeszcze okaże. Póki co spierdziałam, mówię zaraz coś rozjedzie. No jestem już po. Proszę bardzo. Jakie piękne wisienki. Miały być kwiatuszki, wyszły wisienki, ale nie żałuję, bo są przepiękne. Jeszcze miałam sesję zdjęciową. Będziecie mieć w przybytkach taką, nie wiem jak mi się to nagrało, ale miałam. No przepiękne są. No i tego się spodziewałam, ale no wyglądają bosko. Teraz jestem głodna, więc idę do Maka kupić coś dobrego i jadę do domu, a później zabieram Marka na trening. Dzień jak co dzień. Dobra, ja już w samochodzie, jadę do McDrive'a, a i wiecie co, no oczywiście buchnęłam koleżance kluczyki do pracy, do domu, pisze do mnie, kurde, ten oszołom, co był u nas, telefon ogarnie, że nam się telefon spieprzył, tak się zakręcił, żeby moje klucze zabrał i mnie tak tknęło, ja nie miałam tych kluczy przy sobie, tylko zostały w samochodzie, mówię, ty, zobacz w mojej torebce, takiej roboczej, w kieszeni z tyłu i ona tam poszła. No tak, twoje zostało. No to ten oszołom to ja. Dobra, jadę do McDrive'a, biorę jakieś nuggetsy. No się jebie, myślę, nuggetsy. Tam dla dzieciaków też frytki jakieś tam wezmę. Też nuggetsy i do domu. A później idziemy z moim synem. Patrzę, bo tutaj mi się ludzie kręcą, wiecie, i... Dobra. Czyli do McDrive'a. No to jednak szybciej w tym McDrive'ie, jak tutaj stać, nie? Bez sensu. O, jeszcze zahaczyłam kawałek. No i git. Witam, Magdalena. Dzień dobry, poproszę 3 razy nuggetsy po 9 sztuk. I 2 razy duże frytki. I to wszystko będzie. A nie chciałaby pani 64 zł pochodzi 50 do nuggetsy, albo 20 sztuk 50, jakby to też się wtedy, to miała pani chyba. No dobra, to niech tak będzie, okej. Wtedy będzie tak na 29, nie? Dobrze, dobrze, okej. Tylko we sosy do tego? Tak, a serowych nie macie, nie? Nie, mamy teraz czosnek, spiracze mają albo sosy. Aha, nie no to niech będzie ten, Boże, śmietanowy. Tak, to mówię, nie? Tak, to wszystko. Zapraszam, 74 zł. Dziękuję. Dzień dobry. I gotówka. Już szukam. Dobra, muszę dać tak. Proszę. Czego mi piszczysz? Dziękuję. Dobrze. Widzenia. Piszczy i piszczy. Dobry. No dobra, czekam. No, także tego.
Urocze, nie? Stara baba cieszy się wisienkami na paznokciach. Ale wiecie co? Ja, osoba, która uwielbia miudzioki, mam. Nie wiem, jak mi słychać. Dobra, ja się rozłączę. Słuchajcie, jak się zamuliłam, to masakra jakaś. Mi się nie chce nigdzie jechać. O, poszewka mi... No, nieważne. Nie, Tygrys, nie chce nam się jechać. Zmuliłam się strasznie. No, ale jak trzeba, to trzeba. I godzina w samochodzie. Boże, panie. Daj mi siły. Do apteki jeszcze muszę wejść po leki. I dzień się kończy. Ale to nic, niech się kończy. Także taki kolejny fantastyczny vlog, proszę Państwa, z moim udziałem. Peace. No słuchajcie, ja już Marka odwiozłam. Poszedł potrenować trochę. Poganiać za piłką. Pogoda jest przepiękna. 24 stopnie. Po prostu coś pięknego. Ja byłam w aptece, niestety nie dostałam tego, co chciałam. Nawet nie pytajcie, zaraz wezmę furagin, bo znowu tak jakoś się lipnie czuję. Moja siostra dostała zwolnienie, dostała antybiotyk. No i mi też się przydał antybiotyk. No, nie chcę o tym mówić. Nawet nie chcę o tym mówić. Nie podoba mi się ten vlog, który teraz tworzę. Jak ten wczorajszy i to dzisiejsze, jakieś takie... Nie wiem, co się ostatnio porobiło, jakoś tak dziwnie. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Taka jestem. Ale przed chwilą podsłuchałam. Panie szły i jedna też mówiła do drugiej, że Jezu, tak ją siekło, że najchętniej położyłaby się i poszła spać. I ja to samo normalnie. Najchętniej położyłabym się i poszła spać, nie? No ale to nic. Tak, proszę Państwa, wygląda mój dzień. Nie przedłużam. Właściwie moje dwa dni. Nie przedłużam. Montuję, wrzucam. Robię miniaturkę. I czekam na wenę. Chyba przyjdzie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, ja się z Wami żegnam. Miło było, ale się skończyło. Do następnego vloga. Pa, pa. Matko, jak mi widać, jak mnie słychać? Jesteśmy przy pielęgnacji, proszę Państwa. Jednak jestem, ale... No dobra, chyba musi zostać tak. Użyłam sobie tej dermiki. Teraz wpada CeraVe. No powiem Wam, że jestem taka jakaś śnięta. Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie. CeraVe oczywiście serum. Jakaś taka, no bez energii, bez jakiegoś takiego, no jak nie ja. Projekt Denko mija. Zdenkowany. Masełko do makijażu. Jeszcze kurde śmierdzi. Krem z obsydianem. Kupiony gdzieś przez Facebooka na aukcji. Ale prezent, więc shut up i się nie odzywać. Oho, syn tam z kolegą. O Jezu, ale wali. A czy nie krem? Akurat nie krem. Dobra, krem pod oczy. O, śmierdzi, masakra. Krem pod oczy mija. My Skin Hero. I... Dobra. I się rozłączam, bo dobra jestem. Jeszcze sobie szybko na usta. Co? Położę? Gdzie ja to mam? Jest. Perfekte. Też już mi się kończy. I to tyle. Wiecie co? Jakoś tak ta książka ze mną totalnie nie rezonuje. Nie wiem, o co chodzi. Lekarz ujawnia prawdę życie o życiu. Dużo tego nie przeczytałam. Może dlatego właśnie ze mną nie rezonuje, bo za dużo nie przeczytałam. Na noc pryskam się na Comey Campbell. Kładę się do wyra. Odpoczywam. Regeneruję siły. Bo jutro kolejny dzień. Więc no. To co? Żegnam się z Wami, moi drodzy Państwo. I to. I widzimy się w kolejnym vlogu. Czy ja to wrzucę? Nie wiem. Zobaczymy.